Nikozja, stolica Cypru, jest podzielona na część północną turecką i część południową grecką. Są one oddzielone zieloną linią, czyli strefą zdemilitaryzowaną, utrzymywaną przez ONZ. Z dachu domu towarowego oglądamy część turecką. Meczet Selimiye, niegdyś katedra świętej Zofii. Za chwilę tą ulicą poprzez punkt kontrolny przejdziemy z części greckiej do części tureckiej. Jesteśmy pod dawną katedrą świętej Zofii, której budowę rozpoczęto w 1209 roku, ale konsekrowano dopiero w 1326 roku. Dwa razy budowla została uszkodzona przez trzęsienie ziemi, pod koniec XV i w połowie XVI wieku. Wkrótce po zdobyciu Cypru przez Osmanów w 1570 roku przystąpiono do przebudowy katedry na meczet. Dwie wieże przekształcono w minarety o wysokości 50 metrów, usunięto wszelkie zdobienia, a wnętrze pomalowano na biało. Wykonano mihrab i minbar. Stojący obok katedry dawny kościół świętego Mikołaja został w XVI wieku przekształcony w kryty bazar. Po renowacji od 2009 roku uruchomiono tu centrum kulturalne. Odbywają się w nim m.in. cotygodniowe pokazy tańca derwiszy. Mur graniczny między turecką i grecką częścią Nikozji. Karawanseraj Kumarcilar z XVII wieku. Przejściem granicznym wracamy na grecką stronę.